Dzień dobry Państwu. Rozmowy strajku, komentarze dnia w stałym zestawie. Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski. Witamy Państwa serdecznie. Witam Ciebie też, Bojan, w ten upalny dzień. Porozmawiajmy o tym, jak... Upalny, zaiste, mam nadzieję, że nie słychać wentylatora, ale tu bez wentylatora nie dam rady. Nie słychać, przynajmniej ja nie słyszę. Jak ładnie Lewica przy pomocy swoich koalicjantów wywaliła kolejną obietnicę daną wyborcom. Pogadajmy też o tym, jak postrzegano Jerzego Sztura i kto jak postrzegał. Porozmawiajmy o tym, jak Biden bardzo mocno trzyma się stołka. I porozmawiajmy też o małym takim szantażyku, który Unia Europejska pod adresem pewnego bogatego dość przedsiębiorcy amerykańskiego była uprzejma przedstawić. Do roboty zatem. No cóż, Bojan, chyba nie zostałeś zaskoczony niczym, kiedy w Sejmie dekryminalizacja pomocy w aborcji wyleciała w powietrze. Ja już nie mówię o tym, że ta w ogóle grańska, nie nowoczesna ustawa antyaborcyjna, już nawet o tym nie wspomina, ale choćby dekryminalizacja pomocy w aborcji. To by chociaż był jakiś krok, jakiś kierunek. Nie, trzech posłów, znaczy trzema głosami może tak to było, 218 do 215. No i cześć, i teraz oczywiście Lewica grzmi, Żukowska się nadyma. Bardzo mi się podobała pani Marta Lempart, która powiedziała, że to jest skandal. A ja nie oczekuję od pani Lempart skandalu i opowieści o tym, że to jest skandal, tylko ja oczekuję, żeby wyszli na ulicę tak jak wtedy, kiedy ten projekt był zmieniany. Proszę bardzo, gdzie jesteśmy? To znaczy tamten rząd był obiektem demonstracji, a ten będzie tylko lekkich połajanek werbalnych, czy jak? Co teraz państwo zrobią? Pytam się tych ludzi, którzy machają sztandarem Lewicy i wszystkim innym. Co, nie spodziewaliście się? Spodziewaliście przecież. Wiedzieliście, że z mordy robicie cholewę, bo przecież to nigdy w życiu nie przejdzie, bo nawet gdyby przeszło, to pan prezydent zawetuje i znowu będzie dookoła wojny. Zabawni oni są, rozumiesz, jak wycięci z komiksu, jak głosi klasyk w pewnym filmie. Jak myślisz? Po pierwsze chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które postawiłeś, co państwo zrobią, bo rozumiem, że to jest pytanie raczej retoryczne, ale ja na wszelki wypadek udzielę na nie odpowiedzi, żeby nie pozostawiać żadnych wątpliwości. Nie zrobią zupełnie nic. No, to jest tutaj, wydaje mi się, najlepszą manifestacją tożsamości dzisiejszej lewicy, to jest najlepszą manifestacją ich konsekwencji. Najlepszą oczywiście jest to manifestacją również ich przywiązania do wartości. Myślę, że jest to również manifest uczciwości wobec wyborców, którzy na nich głosowali, jak sądzę, wyłącznie ze względu na aborcję, dlatego że przecież całą treścią, albo no dobrze już, żeby tutaj nie stwarzać takich warunków, że aby można było mi zarzucać jakieś takie gołosłowie, czy też jakieś nadmierne generalizowanie. Dobrze, no 97% przekazu przedwyborczego, kampanijnego lewicy dotyczyło zagadnień aborcyjnych albo okołoaborcyjnych. W związku z czym nie dziwię im się, że dla nich była to pierwsza potrzeba, żeby załatwić tę sprawę. I oczywiście, gdyby tę sprawę udało się załatwić, to chałwa Bogu i chałwa też tej lewicy. No, ja bym im wtedy za to serdecznie podziękował, ponieważ rzeczywiście spowodowałoby to przynajmniej na jakimś takim technicznym de jure poziomie możliwość przywrócenia pewnego konsensusu cywilizacyjnego, który osiągnęliśmy już jednak dawno temu, nie tylko na Zachodzie, ale również na Wschodzie, bo to dotyczyło PRL-u, to dotyczyło krajów socjalistycznych i tak dalej. Więc to był konsensus, można powiedzieć, taki naprawdę ogólnocywilizacyjny. I w Azji też można przeprowadzać aborcję, prawda? Więc to naprawdę jest kwestia ponadkulturowa. Tutaj moim zdaniem żadne takie względy, poza jakimiś tam religijnymi oczywiście, które są istotne, ale jednak one nie dominują. Czy przynajmniej jeszcze do niedawna nie dominowały. W Polsce zdają się one teraz mieć o wiele większe znaczenie niż kiedykolwiek w historii tego nowoczesnego państwa, tam nowożytnego państwa polskiego. No ale to są jakieś tam niuanse, można powiedzieć, poboczne. Natomiast wydaje mi się, że kwestia zaskoczenia jest jednak kwestią istotną, dlatego że oczywiście mnie to nie zaskoczyło, ciebie to nie zaskoczyło, zapewne nie zaskoczyło żadnej z widzek ani żadnego z widzów naszych tutaj produkcji audiowizualnych. Jednakowoż posłowie i posłanki lewicy sprawiają wrażenie
osoby poselskie, przepraszam, sprawiają wrażenie, jakby one właśnie były zaskoczone. I ja, jak Maciej wiesz, no nie udzielam się specjalnie w sieciach antyspołecznościowych, ponieważ uważam je za wysoce toksyczne i szkodliwe, natomiast czasem nie wytrzymam i czasem ulegnę pewnej słabości i napiszę jakiś komentarz. I wczoraj właśnie tę słabość wywołała we mnie swoją naiwną furią Wanda Nowicka, którą znam osobiście, w związku z czym też no, poczułem się jakoś wywołany do tablicy, no dlatego, że gdy się kogoś zna osobiście i ten ktoś, pełniąc funkcję publiczną, pisze różne bzdury, no to jednak trzeba przynajmniej no, spróbować przywołać go jakoś do porządku. No więc ja taką próbę podjąłem i no, nie będę się cytował sam, bo to byłaby jakaś megalomania, no ale powiem tylko, że no, poprosiłem ją uprzejmie o to, aby przestała się kompromitować i jeżeli rzeczywiście uważała, że wpuszczona, lewica wpuszczona do jakiegoś poselskiego, przepraszam, nie poselskiego, tylko rządowego przedsionka przez prawicę, czyli przez swoich wrogów ideowych, przez swoich wrogów politycznych i pchała się tam właściwie nie wiadomo po co, tylko po to, żeby się trochę przytulić do władzy i też nie bardzo wiadomo, jaką ta władza miałaby jej dawać legitymację, bo rzeczywiście no, widać, że tam Czarzasty na przykład bardzo chciał się pochwalić, nie wiem przed kim, bo właściwie on chyba o wszystkim decyduje w tej swojej partyjce, no ale chciał się pochwalić, że o proszę, lewica jest znowu w rządzie. No nie wiem, komu się chciał pochwalić. No, dla mnie to na przykład nie jest żadne, no nic wartościowego. Gdyby lewica nie była w rządzie, a coś załatwiła, to tym bardziej uważam, że no, zasługiwałoby to wtedy na jakąś rewerencję ze strony wszystkich wyborców, no i również ludzi myślących, którzy niekoniecznie się z lewicą zgadzają, jak na przykład ja czy ty. No ale oni tak, nie będąc w opozycji niczego nie załatwili, teraz są w rządzie, niczego nie załatwili, no więc wydaje mi się, że oni no, wyprztykali się ze wszystkich możliwych politycznych opcji. Więc zrobili najgłupszą z możliwych rzeczy. I co to znaczy? To znaczy, że tam nie ma ani jednej osoby myślącej strategicznie. Jeżeli nie ma ani jednej osoby myślącej strategicznie, to naprawdę rozwiążcie te wszystkie organizacje i idźcie do domu. Albo załóżcie sobie, nie wiem, cofnijcie zegar historii i załóżcie sobie tak, jak Adrian Zandberg kiedyś miał stowarzyszenie, jak ja to nazywam, młodzi specjaliści. Oni się tam chyba młodzi socjaliści nazywali. No i zajmowali się tym, żeby poszukiwać jakichś grantów, przewozić te jakieś grantowskie pieniądze, robiąc jakieś konferencyjki, pożal się Boże, które tyle zmieniły w polskiej przestrzeni publicznej, co no, no nie wiem co, no my na pewno zmieniliśmy więcej naszymi programami niż oni swoimi wszystkimi konferencjami w całym okresie istnienia tej organizacji. Więc wracając do Wandy Nowickiej, chcę powiedzieć, że ona była zaskoczona, sprawiała wrażenie, że była zaskoczona i to, że ktoś na lewicy mógł być zaskoczony tym, że prawica nie realizuje lewicowego postulatu, no to przepraszam, to nie jest pomyłka, to nie jest błąd poznawczy, to jest nawet coś więcej niż katastrofa poznawcza. Znaczy ci ludzie naprawdę to jest jakaś pomylona polityczna antropologia. Ja im, co oni tam w ogóle robią? No skąd wam przyszło do głowy, że banda neoliberalnych dziadów, katolickich fundamentalistów przeplecionych z jakimiś zoologicznymi antykomunistami, a tym właśnie jest Koalicja Obywatelska. No, chyba, że ktoś ma wątpliwości. No tak, wiem, jest oczywiście listek figowy w postaci Barbary Nowackiej, która no, może nie jest wszystkimi tymi rzeczami, znaczy może nie jest zoologiczną antykomunistką, chociaż nie wiem, mogła się już taką stać, no ale wszystkimi innymi rzeczami jest. I tak samo, znaczy wszystkie te inne określenia do niej pasują. Być może, nie wiem, być może Joński na przykład też nie jest zoologicznym antykomunistą, nie wiem, no znów, być może się nim stał, a nawet jeżeli się nim nie stał, no to i tak jest w pełni podporządkowany neoliberalnej i konserwatywnej, a właściwie można powiedzieć polskiej kopii takiej neokonserwatywnej trajektorii, którą realizuje Koalicja Obywatelska, tak samo zresztą jak Prawo i Sprawiedliwość. I jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, i jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, i jeżeli chodzi o inwestycje publiczne, i, no, po prostu nie ma praktycznie żadnej różnicy. I nawet jeżeli chodzi o kwestię traktowania w sposób poważny polskiej państwowości, no, czy polskiego, nie wiem, porządku konstytucyjnego albo jakiejś architektury ustrojowej. No i Prawo i Sprawiedliwość pogrywało sobie z nią zgodnie z własnym, no, jakoś tam bardzo wąsko rozumianym, partykularnym interesem i tak samo robi to właśnie Platforma Obywatelska. No, mieliśmy w zeszłym tygodniu przecież ten przypadek tam siekiery i szafy pancernej w prokuraturze. No więc to oczywiście nie jest koniec, to przecież nie jest ostatnie słowo. Wszystko jest dokładnie to samo. I to, że Lewica, czy tam Wanda Nowicka, czy Partia Razem, czy Nowa Lewica, czy Czarzasty, czy Amrzuk, Dorota Olko, czy jak się nazywa ta ministra, Bąk,
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeżeli tego nie widzą, no to jeżeli ja to widzę, jeżeli ty to widzisz, jeżeli nasze widzki widzowie to widzą, a oni tego nie widzą, chociaż pełnią odpowiedzialne stanowiska, no to wydaje mi się, że należałoby wystawić im jakiś rachunek. Ale czy to się stanie, no to oczywiście nie wiadomo. Mało tego, powiem ci jeszcze, że tak jak ja nie znoszę posła Giertycha i no, uważam go za wyjątkowego szkodnika na polskiej scenie politycznej i mam no, swoje podejrzenia co do, no, co do różnych tam powiedzmy inspiracji, jego, no ale nie będę ich formułował tutaj z ostrożności procesowej, bo on jednak jest mecenasem. Natomiast no, ten człowiek przeprowadził bardzo drobiazgową dekonstrukcję tego gniota, jakim była ta, był ten napisany na kolanie projekt ustawy o dekryminalizacji pomocnictwa w spędzeniu płodu. Po prostu jest to dno, jest to dziadostwo. Odsyłam wszystkich, naprawdę, no, nasz program nie jest od tego, żeby cytować prawicowych oszołomów, ale odsyłam na do publikacji chociażby w sieciach antyspołecznościowych Romana Giertycha, no będziecie wstrząśnięci. Znaczy, będziecie i nie będziecie, dlatego że był już raz taki projekt, który my tutaj chyba też krytykowaliśmy, ale ja go krytykowałem na Kronikach Odrodzenia od Rozumu z Katarzyną Szumlewicz. Projekt, który dotyczył aborcji i tam umożliwienia aborcji, czy też liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, jak to się mówi. I to był projekt, który nie dość, że był gniotem absolutnym, to znaczy napisany gdzieś tam na kolanie, nie wiem, w kącie, po imprezie, no nie mam pojęcia, ale to jeszcze w tym całym projekcie ustawy, macie uwaga, ani razu nie padło słowo kobieta. Więc to tylko chcę tak. Więc no, słuchajcie, nie spodziewamy się niczego po lewicy, nie spodziewamy się niczego po prawicy, po prostu musimy liczyć tylko na siebie, no taka jest sytuacja. To, o czym można przeczytać, że jak tutaj Tusk bardzo pogroził palcem Giertychowi. Tusk się wściekł, są memy. Tak, Tusk się wściekł, tak. Pozbawił funkcji i czegoś tam jeszcze. Pozbawił funkcji Giertycha, który jest posłem, który zagłosował zgodnie z własnym sumieniem. Po co go przyjmował, to już inna sprawa, ale no. Rozumiesz, i teraz Giertych będzie strasznie przeżywał. I to jest ta kara. Wiesz, i Tusk myśli, znaczy pewnie zasadnie myśli, że on, jak on właśnie, Tusk się wściekł, to znaczy, a no to jak on to przeżywa, to znaczy, że musiał tak jednak szczerze. A ten Giertych, ten drugi, ten trzeci, który leżał w szpitalu, więc jest usprawiedliwiony. Natomiast to oczywiście oni no tak zrobili, jak zrobili, ale za to zostali ukarani. Wiesz, i dalej piekło kobiet, jak było, tak jest. I rzeczywiście to jest bardzo dobra myśl ta twoja, którą przedstawiłeś, ta kompletna intelektualna bezradność lewicy teraz i jej... Ale Maciej, przepraszam, to nie jest intelektualna bezradność, to jest bezradność na poziomie poznawczym, tak jak wiesz, i przepraszam, ja wiem, co mówię, mam autystyczne dziecko, więc ja wiem, co to znaczy mieć problem poznawczy i na czym polega relacja z rzeczywistością osoby, która nie jest w stanie jej ogarniać na różnych poziomach. I to dokładnie reprezentuje dzisiaj nie. Lewica en masse, en bloc. To znaczy oni to, wszyscy mają taki problem. To, o czym ty mówisz, to jest lewica przed tym. Znaczy wtedy, kiedy składała obietnicę, to miała problem poznać, bo wiedziała, czym się skończy. A teraz ona demonstruje intelektualną bezradność, bo jej nie ma, bo co ona teraz zrobi? Co, nie, no, nie wiem, jeszcze? Ale do kogo ta gadka? Maciej, do kogo no ta gadka? Tak. O Jezu, jesteśmy zaskoczeni, że prawica nie głosowała za naszym projektem. Tak, czy wy jesteście, no, przepraszam, ale kogo wy chcecie nabrać? No, to jest trochę tak, jak ja bym przyszedł i powiedział, że nie wiem, no... Wyobraźmy sobie jakąś hipotetyczną sytuację, że zakłada taką zupełnie hipotetyczną, że proszę bardzo, to nie wiem, wprowadzamy ustawę o założeniu, o przeobrażeniach ustrojowych i zakładamy Polską Republikę Rad. I Grzegorz Braun nie chce na nią głosować. I ja idę i robię rejwach, rozumiem, że Mencen i Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun nie chcą głosować no, za to. No to jest dokładnie ten poziom. Tak. No zobaczymy, ale w każdym razie to jest... Trzeba sobie, jakbym miał trochę znaczy więcej miejsca na ścianie, to bym sobie taką tablicę wywalił. Tutaj rozumiesz, kolejne niedotrzymane obietnice lewicy albo kolejne kłamstwa lewicy, które ona w okresie wyborczym składała. I te kłamstwa cały czas są nakręcane, bo w sieciach antyspołecznościowych, nie wiem czy pamiętasz, niedawno powstał jakiś, no może nie hashtag, ale było jakieś takie sformułowanie, które wszystkie te lewicowe takie boty, znaczy boty w cudzysłowie, są żywi ludzie, ale oni ze względu na brak własnej jakiejś treści intelektualnej po prostu powtarzają różne dykteryjki, które im tam ktoś zasufluje, wiesz, z jakiegoś konta partii Razem, Młodzi Razem czy coś podobnego. I było, jak to było, czekaj, Kotula dowozi. Kotula dowozi, no to tak, właśnie tak. To jest. No. Tak jest.
Zostawmy tą lewicę. Natomiast chciałbym, my zazwyczaj tym się nie zajmujemy, bo to są rzeczy dalece indywidualne, ale to dobrze charakteryzuje, to o czym zaraz powiem, dobrze charakteryzuje naszą umysłowość. Zmarł Jerzy Sztur, którego uważam za naprawdę znakomitego aktora. I rodzina Jerzego Sztura była uprzejma napisać nekrolog, w którym napisała, że Jerzy Sztur jest, jak tam, przepraszam, bo już nie tego, dzieckiem Mitteleuropy. Mitteleuropy. No po pierwsze, zaraz to zdekonstruujesz bardzo ładnie, co to znaczy dokładnie Mitteleuropa. Ale wpychanie zmarłych ludzi, którzy w taki albo inny sposób chcą być, źle powiedziemy, wpychanie zmarłych ludzi i wykorzystywanie ich do jakiegoś obozu politycznego, ich dorobku, postawy, tam emocjonalności, a przede wszystkim nazwiska, uważam za draństwo, no co ci będę opowiadał, rozumiesz. No i teraz Jerzy Sztur ma być tym takim sztandarem Koalicji Obywatelskiej i tych ludzi, którzy są za Europą, podczas gdy Jerzy Sztur na przykład, nie wiem czy Państwo to wiedzą, był niesłychanie popularnym aktorem w Rosji. Niesłychanie popularnym. A i w PRL-u był popularnym aktorem. I w PRL-u. Więc i on sobie z tego zdawał sprawę. Gdzieś chodzi po sieci, nie wiem, czy to nie jest fake, ale być może nie jest fake. Jakiś fragment jego wspomnień z wystąpienia w jakimś mieście nad, bodaj czy to jest Błagowieszczyńsk, nad granicą chińską, gdzie w pierwszej części tej wypowiedzi Sztur składa hołd rosyjskiej kulturze, bo jest czemu składać. I później mówi o tym, jaką ludzie mu zgotowali, a rzeczywiście Rosjanie to potrafią, zgotowali mu niesłychanie ciepłe przyjęcie, że on się nie potrafił powstrzymać od łez. Więc ja bym starał się nie wykorzystywać nazwiska zmarłego faceta czy kobiety do celów politycznych, tylko dajcie już mu spokój. No, nie żyje, to nie żyje. Aktor wielki, miał swoje potknięcia, o których pewnie mówiliśmy swego czasu. Natomiast ta Mitteleuropa to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo teraz właśnie oczekuję, że dokładnie narysujesz, czym ona była. Nie, no zanim powiem, co to była Mitteleuropa i na czym polegał ten cały, na czym polegała cała ta koncepcja, to chcę powiedzieć, że ty, Maciej, oczywiście masz rację, że nie należy się bawić trupami. No to nie jest w ogóle eleganckie i mam wrażenie, że to jednak śmierć, zwłaszcza no osoby, która no jest jakoś publicznie rozpoznana w stosunkowo młodym wieku, bo 77 lat to naprawdę, no, zwłaszcza dla osoby, która żyje dostatnio, no to nie jest moim zdaniem, no to pospieszył się po prostu trochę, no to jest w ogóle bez sensu, ale uwikłała go w to jego własna rodzina, bo przecież ten nekrolog jest podpisany, żona, córka, syn, synowa, zięć, wnuki i rodzina. No więc wszyscy postanowili po prostu go wytypłać jeszcze na sam koniec w Mitteleuropizmie, cokolwiek oni przez to rozumieją, bo na pewno nie rozumieją tego, czym no, Mitteleuropa rzeczywiście była. Natomiast Maciej, tu jest jeszcze jeden problem. To dlaczego ktoś się w ten sposób podpisuje? Dlaczego ktoś się koniecznie musi w ten sposób identyfikować? No to jest z pewnością wyraz polskiego kompleksu, który dominuje w przestrzeni kulturowej i w przestrzeni politycznej. I to jest niestety ten sam kompleks, który według mnie, i to jest naprawdę straszne, bo takich rzeczy w nekrologach nie powinno się pisać. Kiedyś miałem taki epizod, to wiem, wstyd się przyznać, ja mieszkałem na Mokotowie przez jakiś czas. No i na Mokotowie tam niedaleko, to przepraszam tych, którzy nie znają topografii stolicy, ale no, w ważnej części Mokotowa, która jest taką strasznie hipisiarską dzisiaj i pełną różnych takich nadętych bęcwałów no, okolicą, dzielnicą Warszawy, bardzo drogą i tak dalej. Tam jest więcej, jak dr Szumlewicz zawsze mówi, że tam jest wskaźnik niebinarności, na pewno jest najwyższy w całej Polsce. No to był taki obszar niedaleko zresztą ambasady, tylko niedaleko rezydencji ambasadora amerykańskiego, gdzie tam długo rosła kapusta, ziemniaki i tak dalej, a potem zaczęli to nagle zabudowywać na początku XXI wieku i tam między innymi powstała taka
takie biuro tych specjalistów, co chodzili i sprzedawali garnki starym ludziom za 12 tysięcy złotych komplet. Pamiętasz, że były takie akcje, prawda? No i ten facet chyba się nazywał, chyba się nazywał Filipiak, który to założył. I ten Filipiak, ponieważ właśnie miał ten sam kompleks, to pisał swoje nazwisko przez PH na początku, więc było Filipiak. No i to jest właśnie, z jednej strony masz Filipiaka od garnków za 12 tysięcy wciskanych po prostu, wiesz, biednym emerytom bezbronnym wobec po prostu nawały marketingowej, którą stosuje obecny system, a po drugiej stronie masz umarłego jednak aktora, który powinien zostać zapamiętany ze względu na swój artystyczny dorobek, który teraz będzie pamiętany, musi być pamiętany jako syn Mitteleuropy. No to jest, to przepraszam, naprawdę, to jest jakieś, i ja przy całym moim szacunku do Polski, do tego kraju, do tej kultury, do tej nacji i tak dalej, no to jest jednak... No Polska stworzy, jest moim drugim domem i czuję się Polakiem tak samo jak czuję się Bułgarem, no to to jest po prostu polaczkowate dziadostwo i naprawdę takich rzeczy trzeba unikać, bo to jest kompromitacja w oczach każdej osoby, która ma minimum inteligencji emocjonalnej i jakiegoś zasobu kulturowego. To po pierwsze. Po drugie, Mitteleuropa, naprawdę, jeżeli ktoś jest za Mitteleuropą, to znaczy, że jest za tym, żeby być kolonizowanym. I to znów niestety jest problem, który jest elementem polskiej tożsamości. To znaczy, dlaczego my musimy być zawsze podporządkowani i jeszcze ostentacyjnie tego pragnąć? To znaczy, rozumiem, że można tego pragnąć, ponieważ uważa się na przykład kulturę kolonizatorów za wyższą z jakiegoś powodu. To oczywiście, no... To jest opisane w literaturze, zwłaszcza naszego przedmiotu, to znaczy w naszej ideologii, jako burżuazyjne kompradorstwo i to jest no, pogardy godne, no ale dobra, no można w takim przeświadczeniu rzeczywiście uwłaczając samemu sobie żyć, jeśli trzeba, ale nie należy tego tak demonstrować, dlatego że każdy, kto zechce wtedy wykorzystać tę intuicję albo ten instynkt, jakkolwiek chory by on nie był, to po prostu zrobi to w taki sposób, że zostaniecie z wiadomą częścią anatomii w garści w ostatecznym rozrachunku. Po prostu wykorzystają was i zostawią z dzieckiem. Po co ich do tego zapraszać? No nie należy takich rzeczy robić. I to jest naprawdę no coś, czego nie należy nikogo uczyć. Każdy dorosły, przytomny człowiek powinien to wiedzieć. Ale w Polsce po prostu, nie wiem, Polaków tego nikt nie nauczył. I to jest oczywiście to samo, to jest jakiś rodzaj takiej politycznej infantylności, której mnie to doprowadza do szału. To jest poziom przedszkolny. No to samo dotyczy polityki zagranicznej. To Maciej, to wiesz to lepiej ode mnie. Kiedyś, dawno temu, pamiętam, że, czy to było w Polityce, Ludwik Stomma to napisał, czy napisał to profesor Łagowski w Przeglądzie, to może ty będziesz pamiętał to lepiej, a może napisał to Jacek Zychowicz w którymś ze swoich felietonów, ale pamiętam to z początku wieku gdzieś tam, jeszcze no, między rokiem 2005 a 2010 i to było dla mnie takie no, oświecające, że tak powiem, to było coś co no, wstrząsnęło moją świadomością dotyczącą sprawy publicznej w Polsce. Ktoś z tych autorów napisał, że Polska zachowuje się, jeżeli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, tak jak w przedszkolu dzieci są, co śpiewają taką piosenkę, nie wiem, czy to jest dalej śpiewane, mam chusteczkę malowaną, co ma cztery rogi. Nie wiem, czy to haftowaną, co ma cztery rogi. Haftowaną, co ma cztery rogi. Kogo kocham, kogo lubię, temu tam rzucę pod nogi, czy coś. Rzucę mu pod nogi. Tak no, no to jest polska polityka zagraniczna. No tak to dokładnie wygląda. I to wszystko, i ta Mitteleuropa, i to jest po prostu no, naprawdę, rozstańmy się z tym w końcu. No. Dojrzejmy, dorośnijmy, no, chociaż, albo jeżeli już nie możemy dorosnąć, to chociaż się nie chwalmy, że jesteśmy po prostu no, na takim właśnie przedszkolnym poziomie. No ale tutaj właśnie żona, syn, córka, zięć, wnuki, rodzina Jerzego Sztura musieli zademonstrować, że on jest inteligentem i synem Mitteleuropy. Ja oczywiście Mitteleuropa, co to jest, to wszyscy doskonale wiedzą, ale ja na wszelki wypadek wyjaśnię. Otóż jest to taka koncepcja, która została wdrożona. Znaczy ona się ukształtowała jeszcze w XIX wieku, ale w 1915 roku, za Bismarcka właściwie się ukształtowała, ale w 1915 roku została wyrażona i tak, że tak powiem, zakademizowana przez niejakiego... jakoś nazywało, ja sobie tutaj nawet zapisałem, Friedrich Neumann. No więc Friedrich Neumann właśnie zaproponował taki termin Mitteleuropa i przedstawił koncepcję stworzenia wielkiego państwa obejmującego terytoria Rzeszy, Austro-Węgier oraz Europy Środkowej i Wschodniej aż po Kaukaz. Miał to być rejon autarkiczny, samowystarczalny gospodarczo dzięki własnym zasobom naturalnym i źródłom energii, zdominowany kulturowo przez Niemcy. To jest explicite napisane w tych jego traktatach różnych na ten temat. Jedną z metod urzeczywistnienia tej idei było gospodarcze uzależnienie od nich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Klęska Niemiec w I wojnie światowej nie spowodowała upadku koncepcji Mitteleuropy, nas wiązywali do niej naziści.
głoszącej hasło zdobywania potrzebnej Niemcom przestrzeni życiowej, zwanej Lebensraumem. Do tego samego nawiązuje Unia Europejska, ale tak naprawdę to się ukształtowało już za czasów Bismarcka i to w ogóle, jakkolwiek oczywiście można to niuansować. Ja rozumiem, że tam na przykład ktoś, kto mieszka w Krakowie albo nie wiem, w tym... No powiedzmy w tym obszarze Polski, tam Małopolska i Podkarpacie i tak dalej, no Galicja, no to może sobie wyobrazić, tak, no może sobie wyobrażać, że to takie tutaj, że to nie wiem, powrót glorii Franca Józefa na przykład, czy coś w tym stylu, ale no jednak powinniśmy odnosić się do tej terminologii w taki sposób, w jaki ona jest jednoznacznie kojarzona przez większość i słusznie jednoznacznie kojarzona jest jako proces podbijania, kolonizowania i wykorzystywania nacji wschodnioeuropejskich, narodów i państw i zasobów wschodnioeuropejskich, zwłaszcza oczywiście słowiańskich, tylko i wyłącznie po to, żeby mogła rozrastać się potęga Niemiec, zgodnie z systematyką, którą nacjonaliści niemieccy od XIX wieku skutecznie uprawiali. Zresztą nie tylko niemieccy, żeby była jasność, bo to tam Niemcy te przecież jest bardzo dużo, już teraz nie chcę do tego nawiązywać, ale to i Francja, i Niemcy, i Rosja również zresztą miała takie właśnie pomysły, powiedzmy mesjanistyczno-nacjonalistyczne. No, że cokolwiek, co zostało dotknięte lub tam jakoś, wiesz, pobłogosławione przez właśnie czy Niemcy, czy Francję, czy Rosję, no to natychmiast zyskiwało nimb jakiejś świętości i dopiero wtedy mogło być upowszechniane na świecie jako dobro absolutne czy transcendentne. Więc to są rzeczy, które oczywiście nie są charakterystyczne wyłącznie dla Niemiec, ale podpisywanie czyjegoś nekrologu w taki sposób, niezależnie od tego, że być może on to jakoś inaczej rozumiał, to jest no niestety wyrazem no, naszych najgorszych wad, no. Tak jest, tak dokładnie i wiesz, jeszcze jest tak, że ja po prostu odnoszę wrażenie, czytając ten nekrolog, czy to jest projekt tego, czy nekrologu, czy ostateczna forma tego nekrologu, to ja myślę sobie, że to jest, świadczy o tym, jak mamy zaściankową mentalność, wiesz, gdzieś jest usłyszane, Mitteleuropa. I to zobacz, jak to brzmi, to tak, wiesz, tak po cudzoziemsku, taki był ładny, amerykański, tak, wiesz, no. Cudzoziemsku, a widocznie nikt się nie nachylił nad tą definicją, co to jest ta Mitteleuropa. I w tym aspekcie, o którym przed sekundą mówiłeś i cytowałeś definicję Mitteleuropy, to o czym ja mówiłem, nie będąc pewnym, czy to jest prawdziwe, ale nie mogę tego wykluczyć, ten zachwyt szczura nad rosyjską kulturą, no powinien jednak tym, którzy ten nekrolog budowali, jednak trochę zazgrzytać w uszy. Zostawmy ten nasz polski zaścianek, przenieśmy się do, już teraz też powiem, amerykańskiego. Europejski zaścianek, tak. Europejski zaścianek, przenieśmy się do zaścianka amerykańskiego, bo właśnie on takim zaczyna być i to już od dawna twierdziliśmy. Strasznie mi się podoba, nabyłem pewną ilość popcornu i Coca-Coli, chłodzi się w lodówce. Bez cukru. Oglądanie tego, co się wyczynia wokół Bidena w tej chwili, jest dla mnie naprawdę rozkoszą intelektualną, ponieważ najpierw przeczytałem z dużą satysfakcją takie triumfalne w tonie wystąpienia, omówienie wystąpienia Bidena na szczycie NATO, że został dobrze przygotowany. Musiał się lepiej poczuć i był dziarski, mówił świetnie, nie jąkał się, nie mylił nazwisk i wszystkiego i bum, zaraz Biden pomylił Zełenskiego z Putinem, to już na marginesie. Ale potem, to na szczycie NATO, tak. Tak. I wiesz, i to takie, że jednak nie, to tak, może tam było chwilowo, tak się źle poczuł, ale teraz to nie zacznie normalnie, jak marchew ściśnie, to samo suche zostanie. Jest bardzo fajny, więc go zostawcie. A nagle dzisiaj też oglądam, że George Clooney, znakomity aktor związany z demokratami, już zwrócił się wprost do pana Bidena. Weź, stary, naprawdę, zrobiłeś swoje, weź, odpuść. Prosimy cię bardzo ładnie, po prostu nie kompromituj i siebie, i tej znakomitej idei, jakakolwiek ona jest i którą Clooney ma za znakomitą. No przyznasz sam, że to jest po prostu kino pod samo niebo. Przyznam, no ale co macie, mogę ci powiedzieć, jest to dosyć smutny film, dlatego że kiedyś twój były redaktor naczelny napisał o Janie Pawle II, że z Breżniewem Watykanu, napytał tym sobie strasznie dużo kłopotów, no ale dzisiaj powiedzieć o Joe Bidenie, że jest Breżniewem, czy porównać go do Leonida Breżniewa, no to niemal jak tutaj, no w jakiś sposób go...
tak obłaskawić wręcz i wypowiedzieć się o nich w sposób nadzwyczaj taki pozytywny. Dlatego, że cokolwiek by o Leonidzie Breżniewie nie powiedzieć, no i tam o tym jego, że tam już nie kontaktował, prawda, pod koniec, to nie kontaktował, ale przynajmniej gdy mu dali kartkę, to przeczytał to z kartki. No i wiesz, wiedział, jak gdy mu powiedzieli, proszę usiąść tutaj i patrzeć w kamerę, to siedział i patrzył w kamerę. Gdy mu tam to coś wydali mu jakieś polecenie, no to on te polecenia no, raczej wykonywał, przynajmniej ja sobie nie przypominam żadnych takich gafów, które byłyby jakkolwiek porównywalne no, z tym, co demonstruje. Ja ci powiem, bo ja akurat byłem wtedy w Związku Radzieckim, kiedy były ostatnie lata życia Leonida Ilicza i patrzenie się na niego było rzeczywiście bolesne, powiedziałbym, ale on tym takim wlokącym się, chrypliwym, bardzo niemal niezrozumiałym głosem rzeczywiście czytał, co mu dali, od kropki do kropki. Jeszcze nie zdarzyło się, że nagle... To były sensowne zdania i wypowiedzi. Tak, że nagle wstał, rozumiesz, i chciał wychodzić, albo zgoła robił to, co się robi, że tak powiem, w zaciszu sanitariatów, jakieś różne takie rzeczy. Albo nie witał się boleśnie, na przykład z niewidzialnymi postaciami. Tak. Boleśnie było go obserwować, bo było wiadomo, że się męczy. Natomiast jak ja obserwuję Bidena, to jest jednak zażerowanie do którejś potęgi. Tak. To jest rzeczywiście straszne. Ja, wiesz co, no żałuję teraz akurat już po 30 minucie, no nie mamy czasu na to, żeby tutaj się tak porozwodzić na tym. Natomiast ja tylko chcę pokazać, bo naprawdę to, co się działo podczas tego szczytu NATO, no to jakaś zupełna katastrofa i to było straszne. To było naprawdę tak przerażające, że to wszyscy tam doznali jakiegoś... myślę, że wszystkim się... Wszystkim się obniżyło IQ przez to, że po prostu tam uczestniczyli w tym i byli narażeni na to promieniowanie Bidenem. Natomiast on też nie próżnuje, jak wiesz, ponieważ on cały czas, jemu się wydaje, że on prowadzi kampanię wyborczą. Natomiast tu jest też kolejna kwestia, którą należałoby omówić, na co w tej chwili nie ma czasu, ale mi się wydaje, że są małe szanse na to, że on na tym etapie, tak mi się wydaje, że są małe szanse na to, że on rzeczywiście zostanie nominatem demokratów na kandydata na prezydenta, dlatego że no, jeśli chodzi o wygraną z Trumpem, to on moim zdaniem no, chyba nie ma żadnych szans. I to już zostawmy sondaże, mi się wydaje, że nawet wewnętrzne sondaże Partii Demokratycznej muszą to pokazywać. Wygląda na to, że Sąd Najwyższy stanął jednak po stronie Trumpa i no, nie pozwoli go skazać, ani zrobić żadnej takiej akrobatyki prawnej, która by go... No, która by usunęła po prostu go w jakiś sposób z tego wyścigu o fotel prezydencki w listopadzie tego roku. Więc będą musieli prawdopodobnie dokonać jakiejś zmiany. Tak sobie wyobrażam, tak to na razie wygląda i moja konkluzja jest taka, jest tym bardziej stanowcza w tej materii, że establishment demokratów spuścił tych pracowników mediów ze smyczy i kazał szarpać Bidena. No i ja już widzę, wiesz, tam te artykuły we wszystkie, od New York Times, Washington Post, Boston Globe, USA, no wszyscy po prostu walą, że Biden do niczego. Plus oczywiście te postaci, osoby influencerskie, że się tak wyrażę. Nawet te najgłupsze, które ja kiedyś szanowałem, typu Jon Stewart na przykład, no to już nawet one, te właśnie osoby influencerskie, no, wyraźnie dają znaki, że z tym trzeba skończyć, ale chyba to jest też związane nawet nie z decyzją kogoś tam w jakimś skrzydle establishmentu demokratów, tylko przede wszystkim z tymi tak zwanymi, jak to się mówi, sponsorami, donors. To są sponsorzy, to sponsorzy. Powinno się oczywiście nazywać to w sposób taki bardziej adekwatny i zrozumiały dla większości opinii publicznej, oligarchowie, bogaci ludzie, którzy mają bezpośredni wpływ poprzez swoje majątki na proces wewnątrzpolityczny w Stanach Zjednoczonych. Więc oligarchia demokratyczna zadecydowała prawdopodobnie, nie wiemy jeszcze czy ostatecznie, no ale na razie wygląda na to, że chyba tak, no że absolutnie Biden z wałka, ktoś musi iść inny, tam się podrzuca jakieś cały czas nazwiska, Gretchen Wilmers, tam ten... Michelle Obama, znaczy ten, to jest ta i kto tam jeszcze, Gavin Newsom chyba miałby, no nie wiem, no w każdym razie wygląda to... Tak. No wygląda to słabo, bo, dlatego że no nawet gdyby teraz miał wystartować Obama, no czy nie wiem, czy właśnie żona Obamy, no to sądzę, że no będzie bardzo trudno tutaj to jakoś ogarnąć, no ale nigdy nie wiadomo, wszelkie cuda są możliwe. To będzie też trudne no w sensie technicznym. No, sam doskonale wiesz, no, siedzisz w dziennikarstwie już ładnych parę lat, wiesz, że tak powiem, wyprodukowanie, bo przecież to są produkty, wyprodukowanie wizerunku takiego, który się przyjmie
części społeczeństwa w taki sposób, żeby jeszcze była wiarygodna, to jednak trwa, to wymaga czasu, środków, a ci właśnie, o których właśnie przed sekundą powiedziałeś, czyli oligarchowie demokratyczni, no, chcą mieć świadomość dobrze wydanych pieniędzy, czyli wydamy nie po to, bo lubimy wydawać, tylko wydamy, żeby to się zwróciło i najlepiej kilkunastokrotnie. A tutaj nie, bo nie lubimy wydawać, my lubimy dostawać alimenty, to tym się zajmuje oligarchia od rządu, to jasne. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że on idzie w zaparte i ostatnio nawet pojechał, i to było bardzo śmieszne, pojechał do Michigan, to jest taki stan, który jest niezwykle ważny, dlatego że to jest taki ten flip state, to znaczy tam, gdzie no nie wiadomo, czasem demokraci wygrają, czasem republikanie wygrają i to takie jest no niepewne, więc on tam jeździ. No i tam jest oczywiście problem, ponieważ tam jest bardzo duża społeczność muzułmańska, no która no nie bardzo jej się widzi popieranie Bidena, który jednak jest no, współuczestniczy w ludobójstwie, no przynajmniej politycznie je firmuje. I chodzi oczywiście o Bliski Wschód, Izrael, Palestynę i tak dalej. Natomiast on wziął tam udział w takim wiecu w hrabstwie Wayne, gdzie macie ustawiono mu specjalne barierki, żeby on pomiędzy nimi szedł, żeby gdzieś tam nie zabłądził. Więc szedł pomiędzy barierkami, żeby też nie spadł ze sceny prawdopodobnie. I jakiś tam napój wypił wcześniej czy coś i strasznie siorbał na początku, zanim w ogóle zaczął. Więc nie wiem, czy to jeszcze przełykał, czy o co tam chodziło. Potem trochę jeszcze seplenił i tak dalej. Ale podczas tego swojego wiecu to tam właśnie krzyczał, że taki moment, który później media właśnie pokazywały, że wiem, jak mówić prawdę. I to rzeczywiście to było naprawdę tak powiedział, no, I know how to tell the truth, tak powiedział. No, wiem, jak mówić prawdę. I to muszę powiedzieć, że to jest taki, jakby to powiedzieć językiem takim internetowym młodzieżowym, to jest take, którego nie znam. To jest też, no, rzeczywiście, kogo to ma... Ważna deklaracja, przyznasz też. Tak. No i powiedział też, że potrafi odróżniać dobro od zła. To jest kolejna kwalifikacja. I Maciej jeszcze nazwał Putina rzeźnikiem. Ale to chyba nie po raz pierwszy. Nie wiem, być może nie po raz pierwszy, ale to te od dawno nie było, jeżeli tak. Więc nazwał Putina rzeźnikiem, po czym powiedział, że Donald Trump, że on chce powstrzymać Putina, a Donald Trump uważa Putina za wielkiego stratega i twierdzi, Donald Trump jakoby twierdzi, że to bardzo dobrze, że Putin napadł na Ukrainę. W związku z czym dopiero co, znaczy 5 minut temu mówił o tym, że wie, jak mówić prawdę, ale nie zademonstrował tego. Być może wie, ale to pozostaje jakąś jednak jego słodką, ponieważ naprawdę, no sorry, znaczy niech mi ktoś znajdzie, że Trump powiedział coś takiego, jakoby, no, wiesz, jakoby to było dobre, że tam Władimir Putin rozpoczął tą specjalną operację wojskową czy coś takiego. Więc to są takie Michałki, no jakby właśnie z tego, no takie najnowsze, no to wiesz, to jest taka no, świeża bardzo wiesz. Sprawa. No więc, no i tu nie no, chcę tylko powiedzieć, że to naprawdę jest, to jest dziadostwo, to jest coś, z czym trzeba no, jak najszybciej skończyć i tego biednego człowieka trzeba już uratować. I ja nie mam żadnej empatii, jeżeli chodzi o Joe Bidena, ale mam empatię taką, no powiedzmy ogólnohumanitarną, no też mamy, już mówiliśmy o konsensusach cywilizacyjnych i kulturowych na samym początku, to jest stary, schorowany człowiek, to już nie jest ten sam Joe Biden, który jest, nie wiem, cynicznym politykiem amerykańskim, realizującym interesy amerykańskiego imperializmu w najbardziej brutalny z możliwych sposobów. To jest po prostu dziadek, który nie wie, co się dzieje i naprawdę wykorzystywanie jego wieku i jego w ogóle osoby w takich okolicznościach do czegokolwiek jest no, niemoralne. No jest oczywiście i wiesz, no, problem jest tylko taki, że oni z tego, jakby to powiedzieć, już się nie kryją, tak, że to no tak, wykorzystujemy go. Wiemy, że on w ogóle nic nie może. Robi pod siebie, myli drzwi ze ścianą i tak dalej. No ale dopóki nam się zechce, to będziemy go jak tą zabawkę nakręcali i puszczali po dywanie i będzie leciało, aż się sprawdzi. No to jest pytanie, ale widzisz, Macie, bo to jest pytanie o to, o co w tym chodzi. Dlatego, że może rzeczywiście być taki, to jest lepszy scenariusz, jeżeli jakaś część klasy politycznej amerykańskiej chciałaby po prostu upewnić się co do tego, jak bardzo może być bezczelna na świecie i u siebie w kraju. Być może o to chodzi. Jeżeli tak jest, to chwała Bogu, ale jeżeli jest inaczej, a mianowicie tak, iż że chodzi o to, aby mieć na stanowisku prezydenta jakiegoś, no, kolesia, który kompletnie nie kontaktuje, to tylko i wyłącznie po to, żeby on mógł
firmować coś, czego żadna osoba przy zdrowych zmysłach nie zechce zrobić. I tego się najbardziej obawiam. Drugim, że tak powiem, podpunkt 2a, że się tak wyrażę, to może być też taka możliwość, że oni wyobrażają sobie, iż właśnie różne takie niegodziwości moralne i polityczne zrealizuje Kamala Harris. I ja o Kamali Harris jestem naprawdę bardzo złego zdania. To jest potworna wiedźma i o wiele gorsza niż skrzyżowanie, nie wiem, Madeleine Albright z Margaret Thatcher. To jest naprawdę coś strasznego. To jest jakiś... Ja kiedyś o tym mogę z tobą, Maciej, porozmawiać, bo nawet czytałem taką książkę amerykańskiego marksisty Caleba Mopina o Kamali Harris. I to jest straszna postać. I ona naprawdę jest zdolna do... prawdopodobnie jest zdolna naprawdę do okropnych, strasznych, niehumanitarnych niegodziwości. I być może chodzi o to, żeby właśnie on jeszcze tam potrwał, żeby fiknął jak Breżniew, niczym Breżniew właśnie na władzy. No i wtedy Kamala Harris cała na biało zostanie prezydentem, dlatego że nikt jej nie wybierze. Bo ona jest sprawna, teoretycznie jakoś tam, wiesz, no te synapsy gdzieś tam przeskakują między szarymi komórkami, ale ona jest po prostu tępa jak no podeszwa, wiesz, no twojego kapcia, Maciej, mojego kapcia. No to jest... Nikt jej nie wybierze. No. Ona nie, w drodze wyborów nie zostanie prezydentem. A być może ona jest potrzebna. Tak, to prawda. Wiesz co, ja teraz chciałbym, żebyśmy już na koniec, bo zawsze dajemy takie luźniejsze, znaczy staramy się, czasem się udaje, czasem nie, luźniejsze. Elon Musk miał nieuwagę skontaktować się z Unią Europejską i tam zaproponowano mu mały handelek, taki drobny, że oni ewentualnie pozwolą mu działać, jeśli on pozwoli im cenzurować X-a. To znaczy on się nie będzie wtrącał w to, jak oni będą cenzurowali X-a. No przyznasz, ten rodzaj słabo skrywanego szantażu, który jest godny rzezimieszków z podwórka generalnie, to znaczy jeśli ty nam dasz na flaszkę, to pozwolimy ci wyjść przez bramę na ulicę. I to jest mniej więcej ten sam, ale to tak doskonale charakteryzuje Unię Europejską na jej obecnym etapie, że naprawdę lepszej ilustracji nie trzeba. To jest, Maciej, to jest właśnie nasza demokracja. To jest nasze, to są wartości europejskie. To są te wszystkie piękne, wspaniałe rzeczy, które popiera i partia Razem, i wszystkie inne partie. I tu nie wolno w ogóle uciekać, ani nie daj Boże, nie wolno tego krytykować, bo to wszystko jest wtedy rosyjska, kremlowska narracja, a tak naprawdę to przecież w ogóle chodzi w tym wszystkim o to, że gdy Zachód to robi, do którego my się w kolonialny, kompradorski sposób zapisaliśmy, to dobrze. Bo wtedy jest dobrze. To jest ta logika Kalego słynna, prawda? A gdy coś podobnego robi jakieś inne państwo, którego my akurat nie lubimy, czy tam którego Zachód nie lubi, no to wtedy jest to oczywiście złe. Natomiast Unia Europejska przepoczwarza się, no nie dość, że już się przepoczwarzyła w coś, co jest z punktu widzenia obywateli, znaczy jak ty i ja, coś kompletnie niepotrzebnego, bo ja naprawdę nie potrzebuję żyć, być obywatelem jakiejś przybudówki instytucjonalno, nie wiem, instytucjonalno-obywatelskiej NATO. Nie jest to mi do niczego potrzebne. No co mi to, przepraszam, daje? No poza tym, że mój rząd, czy że rząd kraju, rząd, który rządzi krajem, w którym ja mieszkam, no musi teraz wydawać więcej forsy na zbrojenia, dlatego że NATO ma jakieś tutaj teraz z Rosją coś na pięku, a zaraz z Chinami, a zaraz pewnie z Iranem, a zaraz nie wiadomo z kim jeszcze. No więc to jesteśmy jakimś rodzajem takiego listka figowego właśnie o natury instytucjonalno-obywatelskiej dla imperializmu amerykańskiego. No i oczywiście jest to jeszcze to wszystko podszyte zachodnim szowinizmem tak bardzo solidnie, no ale oczywiście też tak, żeby to ktoś głupi to żeby nie zauważył. No, natomiast jest to ewidentne, jeżeli tylko tak trochę zdjąć ten kożuch taki z mleka tam, no to od razu widać wszystko. Natomiast to może nie tak, że Elon Musk miał tutaj sposobność z Unią Europejską, tylko Unia Europejska już od jakiegoś czasu męczy Elona Muska i wysyła mu różne tam komunikaty dotyczące tego, że jego ta cała platforma X, no niestety ona tu się nie wpisuje w ramy tego, co oni nazywają Digital Services Act. To jest coś potwornego, to jest kolejny taki autorytarny, absolutny, totalny syf, który nas ubezwłasnowalnia informacyjnie właściwie. Ja mam nadzieję, że to nie przejdzie. Możemy o tym kiedyś porozmawiać nawiasem też, bo to teraz ja w minutę nie mam jak tego zreferować, no ale symbolicznie biorąc, no to na przykład uderzeniem tego DSA, Digital Services Act, no byłoby zastosowaniem tego, byłoby uderzenie właśnie w platformę X, która dzisiaj jest najmniej ocenzurowaną siecią antyspołecznościową, globalnie biorąc. Tak,
Więc no znów podejrzewam, że to ta cenzura wyglądała mniej więcej tak jak cenzura tam, nie wiem, tych mediów rosyjskich w internecie czy coś takiego, więc każdy przytomny człowiek, który nie jest wykluczony cyfrowo, no to będzie mógł sobie tam do tego zaglądać, a podejrzewam, że większość użytkowników X to raczej nie jest wykluczona cyfrowo, no ale to tam inna sprawa. Chodzi o samą procedurę i o same no, inspirację, która za tym stoi. Piszą o tym wszyscy ci biurokraci brukselscy. Ja trafiłem na przykład na Margaret, przepraszam, nie wiem jak się czyta, bo nie wiem skąd ona jest, Margaret Vestager, która jest wiceprezydentką Komisji Europejskiej do spraw, nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, do spraw epoki cyfrowej i jest też komisarzem do spraw konkurencji. No. Więc ona właśnie napisała, że niestety no tu wygląda na to, że że po prostu X nie będzie mógł być dostępny na terytorium Unii Europejskiej. No taka jest tego konkluzja, ona tego expressis verbis tak nie napisała. No ale to, że ona sobie to napisała i tam mnóstwo tych biurokratów europejskich w ten sposób się wyraziło, to nic. Najciekawsze jest właśnie to, co napisał na swojej własnej platformie Elon Musk, który powiedział, że Unia Europejska no, w mafijnym stylu, on nie użył takiego sformułowania, no ja to dopowiadam, że w mafijnym stylu, wysłała do niego po prostu jakichś tam dżentelmenów, którzy mu powiedzieli, słuchaj, stary, fajną masz tutaj platformę, szkoda, żeby jej się coś stało. Wiesz? No i możemy zrobić tak, że ty nam tu otworzysz te elektroniczne drzwi, my tu wpuścimy, zatrudnimy specjalnych ludzi, my ich opłacimy sami, nie będziesz musiał ty opłacać, my sami to zrobimy i oni będą cenzurować na lewo i prawo i wtedy, gdy ty się na to zgodzisz, to my nie nałożymy na ciebie kary. No, no mówię, no. No. Więc, że Zimieszki, rozumiesz, z podwórka normalnie na Pradze Północ. No, no dobra, no tak. To, całym czasem no, na Pradze Północ. No, no tak, tak, ale jeszcze gorzej, no tak, bo moim zdaniem to jest właśnie taki, kojarzy mi się z takim, z latami 90., początkiem lat 90., no, gdy ktoś zakładał knajpę, no to właśnie tam przychodzili do niego i mówili, że trzeba się ubezpieczyć. Nie? No, to są tego rodzaju historie. Ale Elon Musk powiedział, że nie dość, że się na to nie zgodził. Powiedział jeszcze, że inne platformy, jakie się na to zgodziły, nie sprecyzował które, to jeszcze dodał, że on z tym pójdzie do sądu. Nie wiem, do jakiego sądu, z tym, do którego sądu z tym pójdzie, ale że on tego tak nie zostawi. No jest to ciekawy przypadek w ogóle, no kolesia, który ma jakieś tam libertariańskie, odpałowe poglądy dosyć, ale no, jednak jest przywiązany no do czegoś, co jest dziedzictwem no naszej, przepraszam, zachodniej cywilizacji, czyli wiesz, wolność słowa. I on to bardzo silnie demonstruje. No niestety jest sam, czy jest ich bardzo niewielu, więc... On nie jest sam w tym sensie, że jest on i jego miliardy dolarów i to go jeszcze ratuje. No tak, 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 masz rację. W takim sensie. Natomiast komentując ten cały obrazek, muszę ci powiedzieć, że umiejętność Unii Europejskiej w ostatnich latach do powodowania u mnie mdłości poprzez właśnie to takie robienie z siebie już kompletnej takiej szmaty, rozumiesz, jakiejkolwiek nie skrywanie tego, że ona po prostu jest szmatą, gówno ją obchodzą obywatele, właśnie jakiekolwiek wartości, no cokolwiek, jest naprawdę na niesłychanie wysokim poziomie. No, jak gdy słyszę, że my musimy zostać w Unii Europejskiej, reformować od środka, to po prostu mnie bije. Jak można być tak naiwnym? Naprawdę, ja nigdy nie sądziłem, jako człowiek, który głosował za przyjęciem Polski i Bułgarii do Unii Europejskiej, nigdy nie sądziłem, że wzniosę to hasło, ale naprawdę trzeba z tego tonącego statku natychmiast. Tak jest, popieram to jak najbardziej. Dziękuję Ci bardzo, Bojan, za dzisiejszy program. Państwu dziękuję za uwagę. Będziemy wdzięczni za lajkowanie, subskrybowanie, wspieranie nas finansowe. Do zobaczenia najchętniej jutro. Mam nadzieję, że Państwo nie zapominają, ale ja jeszcze przypomnę o tym, że jutro spotykamy się na żywo i będziemy komentowali wydarzenia zeszłego tygodnia, a jest co komentować. Nie zapominajcie o nas, my jako i my o Was nie zapominamy. Kłaniamy się najuprzejmiej. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.